18 sierpnia zbliża się piąta rocznica tragicznej śmierci Piotra Woźniaka, staraka. Na cmentarzu powązkowskim, tuż przed tym smutnym jubileuszem, zauważalna jest zwiększona aktywność grup znanego milionera, został niedawno otwarty. Poznaliśmy główny powód tej interwencji. Minie już niebawem pięć lat od chwili, gdy Polska żyła dramatycznymi wydarzeniami związanymi z wypadkiem Piotra na jeziorze Kisajno. Poszukiwania ciała trwały wiele dni, a ostatecznie potwierdzono najgorsze obawy. Śmierć Piotra była ogromnym ciosem przede wszystkim dla jego rodziców, jak również dla żony Agnieszki Woźniak, Starak. Ich ślub, który miał miejsce zaledwie trzy lata wcześniej w malowniczej Wenecji, miał być początkiem wspólnej przyszłości. Niestety, tragedia przerwała te plany. Pogrzeb odbył się na rodzinnej posiadłości Staraków w Fuledzie. Co wywołało liczne kontrowersje i stało się przedmiotem zainteresowania prokuratury. Dziś Piotr Woźniak, starak, spoczywa w dwóch miejscach, jednym z nich jest rodzina-posiadłość na Mazurach, a drugim grobowiec na Warszawskich Powązkach. Ten ostatni, wykonany z drogiego włoskiego kamienia, robi ogromne wrażenie swoją okazałością. Niedawno zaczął się tam remont, związany z nadchodzącą piątą rocznicą tragicznej śmierci milionera, która przypada 18 sierpnia. Prace renowacyjne przyciągają uwagę, ponieważ zaangażowano do nich specjalistów z zagranicy. Jak informuje dziennikarz Maciej Gąsiorowski, na miejsce przybyli włoscy fachowcy, co dodatkowo podkreśla międzynarodowy charakter tej inicjatywy. Na starych powązkach trwają prace remontowe w grobowcu Staraków, gdzie pochowany jest Piotr Woźniak Starak, tragicznie zmarły producent filmowy. Mąż prezenterki Agnieszki Woźniak Starak. Zauważyłem, że panowie odnowieni noszą koszulki firmy z Włoch, co jest symbolicznym nawiązaniem do miejsca, skąd pochodzi kamień użyty do budowy grobu, relacjonuje Gąsiorowski na Facebooku.